Cześć, z tej strony Marta Chowańska-Fyda, a to jest odcinek o tym, jak być bardzo szczęśliwą kobietą, jak mieć w życiu po prostu więcej szczęścia. Na co dzień pracuję z kobietami w procesie metamorfozy. Metamorfozy zewnętrznej, czyli dobieram i sprzedaję luksusowe kosmetyki, uczę jak ich używać, uczę jak pielęgnować skórę, jak wykonywać swój makijaż, tak żeby wydobyć swoje piękno i osobowość. Jak również pracuję w procesie metamorfozy zewnętrznej, czyli rozwijam kobiety w moim zespole, towarzysząc im w takiej drodze do większej pewności siebie, do większej radości życia. Po prostu uczę kobiety, jak piękniej wyglądać i piękniej żyć i uczę tego przede wszystkim poprzez własny przykład. A mam w tej dziedzinie 14 lat doświadczenia. I postanowiłam, że tutaj na YouTube również będę nagrywać filmiki dotykające tematów, które najczęściej się pojawiają podczas moich szkoleń i warsztatów. Był już odcinek o pewności siebie, który serdecznie Ci polecam. A dzisiaj opowiem o tym, jak mieć więcej szczęścia, jak być bardziej szczęśliwą. I jest to temat ogromnie szeroki, więc na pewno nie poruszę tutaj wszystkich kwestii, dlatego jeśli nie usłyszałaś czegoś, a przyszło Ci to do głowy, to koniecznie napisz o tym w komentarzu, bo wtedy ta treść będzie jeszcze bogatsza i wniesiesz tutaj swoją wartość. Myślę, że szczęście zaczyna się od określenia, czym ono jest dla Ciebie. Jaka jest definicja szczęścia? Moja osobista definicja szczęścia brzmi tak. Szczęście to umiejętność słuchania głosu swojego serca i odwaga podążania za nim. I do tej definicji jeszcze wrócimy w tym filmiku, ale przede wszystkim zadaj sobie pytanie, czym szczęście jest dla Ciebie, bo jeśli tego nie określisz, to nie będziesz wiedziała, czego szukasz, nie będziesz wiedziała, czego potrzebujesz. Także Twoja własna definicja szczęścia, to czym jest dla Ciebie szczęście, to jest właśnie to, za czym warto podążać. Także zacznij od tej definicji. Myślę, że tyle ile ludzi na świecie, tyle definicji szczęścia i sposobów jego przeżywania. Natomiast z takiej perspektywy psychologicznej, szczęście, tak w szerokim bardzo ujęciu też, szczęście to brak potrzeb. Szczęście to brak potrzeb. Jak to rozumieć? Można to rozumieć dwojako. Na przykład jako to, że wszystkie moje potrzeby są zaspokojone, w związku z tym nie mam żadnych potrzeb i jestem szczęśliwa i zadowolona. Tak jak małe dziecko, które jest nakarmione, wyspane, przytulone, jest mu ciepło i po prostu cieszy się całym sobą. Czyli z jednej strony brak potrzeb to zaspokajanie swoich potrzeb, czyli też zrozumienie swoich potrzeb, zapytanie, co czuję i czego potrzebuję i zapewnienie sobie tego. Więc to jest jeden bardzo ważny element tego uczucia szczęścia. A drugi sposób, w jaki można rozumieć, że szczęście to brak potrzeb, to to, że nie masz w sobie nie swoich potrzeb. Czyli szczęście jako brak potrzeb rozumiane poprzez brak oczekiwań, brak żalu, brak presji, brak porównywania się, bo często potrzeby, które w sobie mamy, nie są nasze. Potrzeby, które mamy, wynikają z jakichś właśnie oczekiwań, presji świata, niskiego poczucia własnej wartości, porównywania się, negatywnych przekonań i one powodują uczucie braku szczęścia. Postaram się posłużyć jakimś przykładem. Na przykład jeśli porównuję jakąś dziedzinę życia, w której nie mam wszystkiego, nie mam tego, co mają inni, to mogę poczuć się gorsza. Przychodzi mi do głowy na przykład kobieta, która nie może mieć dzieci i patrzy na inne kobiety, które są mamami i może bardzo szybko poczuć się nieszczęśliwa, bo widzi w sobie potrzebę, której nie może zaspokoić. Brak takiej potrzeby, czyli znalezienie innych źródeł szczęścia, innych potrzeb, może stać się właśnie sposobem na to, jak być szczęśliwą. To jest bardzo trudny, bardzo głęboki temat i bardzo ważny. Będę go zaraz jeszcze pogłębiała, ale ważne, żeby zrozumieć, że są potrzeby, które są we mnie, pochodzą ze mnie i które mogę zaspokoić, ale są też takie rzeczy, których nie jestem w stanie zmienić tu i teraz i mimo to mogę być szczęśliwa. Nie jestem w stanie ich zmienić tu i teraz albo nie jestem w stanie ich zmienić nigdy. I mimo to, albo właśnie dlatego mogę być szczęśliwa. Innymi słowy, szczęście to cieszenie się tym, co się ma, zamiast zamartwiania się tym, czego się nie ma. Daj znać, jak Ty to odbierasz,
czy to, co do tej pory powiedziałam, trafiło do Twojego serca. Wszystko, czym się dzielę, dzielę się na bazie własnego doświadczenia, własnych refleksji, przemyśleń, własnego rozwoju osobistego. Zatem to są też takie dla mnie najważniejsze rzeczy. Jestem ciekawa, jak przemawiają one do Ciebie. Zatem szczęście to jest wybór. To jest kwestia spojrzenia na te same rzeczy z innej perspektywy. To jest troszkę tak, że jeśli zmienisz sposób, w jaki patrzysz na daną rzecz, to ta rzecz również się zmieni. Jeśli na przykład patrzysz na kogoś bliskiego i myślisz o nim same negatywne rzeczy, to to urasta. Jeśli patrzysz w ten sposób na siebie i myślisz tylko krytycznie, to to staje się coraz większe i jesteś nieszczęśliwa. Ale jeśli patrzysz na siebie z miłością, z akceptacją i w ten sam sposób patrzysz na ludzi dookoła, bo szczęście często też dotyka relacji, to te okoliczności, te relacje też się zmieniają. Ja na przykład należę do takiej grupy kobiet, to jest ogólnopolska grupa kobiet, która nazywa się właśnie Szczęście. I tam kobiety dzielą się swoimi historiami, tam mamy fantastyczne wyzwania rozwojowe, tam wzmacniamy się, uczymy, inspirujemy. W tym miesiącu, na przykład w maju, mamy temat wdzięczności i bezinteresowności. Zatem jeśli chciałabyś przynależeć do takiej grupy, chciałabyś również być w takiej społeczności kobiet szczęścia, które właśnie wybierają szczęście, to napisz do mnie, a powiem Ci, jak możesz dołączyć do mojego zespołu i z takich inspirujących treści korzystać. Oczywiście to się łączy również z metamorfozą zewnętrzną i z fantastycznymi kosmetykami, bo to tak pięknie udało mi się połączyć właśnie w moim biznesie rozwój wewnętrzny z metamorfozą zewnętrzną, bo myślę, że to, co mamy w środku, promieniuje też na zewnątrz. Okej, to teraz wróćmy do tego cytatu, który powiedziałam na początku, czyli do mojej definicji szczęścia. Szczęście to umiejętność słuchania głosu własnego serca i odwaga podążania za nim. Jeśli masz swoją definicję, zapisz ją, przyjrzyj się jej i zapytaj siebie, co ona dla Ciebie dzisiaj oznacza. Dla mnie ta definicja, którą powiedziałam przed chwilą, oznacza, że żeby być szczęśliwą, to robię w życiu dwie rzeczy. Po pierwsze, szczęście to umiejętność słuchania głosu własnego serca. Umiejętność to jest coś, co nabywam, co rozwijam, tak jak umiejętność gry na pianinie czy ładnego się wysławiania. Zatem, żeby rozwijać umiejętność słuchania głosu własnego serca, robię pewne rzeczy. W jaki sposób mogę rozwijać tę umiejętność? Poprzez wsłuchiwanie się w siebie, poprzez ciszę, poprzez to, że spędzam czas na przykład na pisaniu dziennika, na wsłuchiwaniu się w swoje serce, na modlitwę, na medytację. Wszystko to, co pozwala mi odciąć się na chwilkę od świata, na dłuższą bądź krótszą chwilkę, bo można to robić, ważne, żeby to robić regularnie, można to robić przez kilkanaście minut dziennie, a można wyjść na dłuższy spacer, a można gdzieś wyjechać na kilka dni. Tak jak możesz z tym, co masz, zacznij wsłuchiwać się w siebie i zacznij w swoim sercu znajdować odpowiedzi na pytania, co czuję, czego potrzebuję, co mnie uszczęśliwia. Warto to zapisywać, warto to rysować, warto tworzyć sobie w oparciu o te myśli, plakaty marzeń. Warto ze sobą po prostu spędzać czas i rozmawiać, być swoją najlepszą przyjaciółką. Także rozwijanie tej umiejętności wsłuchiwania się w swoje serce to jest dla mnie bardzo ważna składowa szczęścia, mojego szczęścia, bo jeśli nie będę tego robiła, to będę szukała szczęścia poza sobą, będę go szukała właśnie w tych potrzebach zewnętrznych, które bardzo często są sztuczne, są wykreowane przez świat i które wcale nie służą. To może na przykład dotyczyć rzeczy materialnych. Wiele z nas łapie się na tym i wpada w pułapkę gonienia za rzeczami materialnymi jako takiego substytutu szczęścia. Badania pokazują, że to, co mamy wewnątrz, jest tak naprawdę najpiękniejszym źródłem szczęścia. Zatem nie tyle to, co mamy, ale to, kim jesteśmy, kim się stajemy. Banał, ale jakże prawdziwy. Także umiejętność. I druga część tego cytatu. Szczęście to umiejętność słuchania głosu swojego serca i odwaga podążania za nim. Czyli nie wystarczy, że słucham głosu serca. Nie wystarczy, że dowiaduję się, czego chcę. Nie wystarczy, że dowiaduję się, co jest we mnie. Ale mam jeszcze odwagę podążać za tym, co mówi moje serce. A odwaga to jest działanie mimo strachu. Odwaga to nie jest bycie brawurową i nie banie się niczego. Ja kocham bajki Disneya i pamiętam tą scenę
z Króla Lwa, kiedy ojciec Simby mówi mu, że się bał, bo synek mówi mu, że chciałby być tak odważny jak ty, tato, niczego się nie bać, a mówi, że właśnie bardzo się bał, ale mimo to robił odważne rzeczy. I to już we mnie zostało od dzieciństwa, że właśnie odwaga to jest działanie mimo strachu, mimo lęku. Czyli nie tylko wsłuchuję się w siebie, ale jeszcze odważnie podążam za tym głosem, mimo lęku przed opinią innych, mimo lęku przed porażką, mimo lęku przed stratą, przed popełnieniem błędu, mimo lęku przed tym wszystkim, co naturalnie się w nas pojawia, kiedy chcemy coś zmieniać w naszym życiu, kiedy chcemy poszerzać nasze granice, kiedy chcemy zmieniać siebie i doświadczać nowych rzeczy. Zatem to wymaga rozwoju, to wymaga pracy, ale to też daje ogromną, ogromną satysfakcję. To moja definicja szczęścia. Jeśli się z nią utożsamiasz, możesz skorzystać z tych wskazówek. Jeśli nie, przyjrzyj się swojej definicji, którą zapisałaś i zadaj sobie pytanie, jak ty możesz zacząć to od dzisiaj realizować w swoim życiu. Ważna też wskazówka, to są przekonania. To są przekonania, jakie mamy na swój temat. Ja mam przekonanie, że jestem szczęściarą, że jestem optymistką, że wybieram właśnie to szczęście, że przytrafiają mi się wspaniałe rzeczy w życiu. Często to sobie powtarzam i co jest niesamowite, że gdy ja sobie to powtarzam, to często ludzie mówią to też do mnie i o mnie, że na przykład, o, ty zawsze jesteś taka pozytywna, o, ty zawsze wnosisz tyle ciepłej energii, albo ktoś nawet powiedział mi kiedyś, że moje imię i nazwisko to jest jakiś szczęśliwy układ liczb i po prostu zawsze mi wszystko w życiu będzie wychodzić. Czyli to jest pewne przekonanie, w które im mocniej uwierzysz, tym bardziej będziesz to w życiu realizować. Nie dlatego, że to są jakieś czary-mary i po prostu tylko magia przyciągania, ale dlatego, że my naturalnie, ponieważ lubimy mieć rację, potwierdzamy to, o czym myślimy. Czyli jeśli mówisz sobie, jestem szczęściarą, to będziesz automatycznie, pójdziesz za tą myślą i będziesz robić wszystko, żeby znaleźć tego potwierdzenia. Ok? To jest oczywiście związane z wiarą w to, co mówisz i z przekonaniem o tym silnym, ale jeśli jesteśmy o czymś silnie przekonani, to naturalnie zrobimy wszystko, żeby to przekonanie było naszą rzeczywistością, bo każdy z nas lubi mieć rację. Więc to, co mówisz, musi jakby być dla ciebie naturalnie spójne z tym, co robisz. Jeśli nie, to wszystko się rozjeżdża i czujemy się sfrustrowane, więc staramy się jednak to przekonanie spełnić. Dlatego bardzo ważne być świadomym swoich przekonań, to, co myślisz, to, co mówisz, bo to naprawdę w życiu realizujesz. I czy to oznacza, że właśnie, że to, że mam takie przekonanie, że wszystko mi w życiu wychodzi, że jest w ogóle ekstra, jestem taka szczęśliwa, czy to oznacza, że w życiu znikają trudne sytuacje? Czy to znaczy, że z mojego życia, z mojego świata znikają wszelkie tak zwane nieszczęścia? Nie, to tak nie działa. Przynajmniej w moim przypadku spotykają mnie trudne sytuacje, spotykają mnie smutne chwile, spotykają mnie momenty, które myślę, że ze szczęściem mają niewiele wspólnego, ale szczęście dla mnie nie oznacza braku trudnych sytuacji. Wierzę i wiem, że można być szczęśliwą nawet w najtrudniejszych momentach swojego życia, najbardziej bolesnych. Na przykład pomyśl, czy jakieś takie mam przykłady z macierzyństwem, pomyśl o kobiecie, która rodzi dziecko i mimo wielkiego bólu, który przeżywa, jest ogromnie szczęśliwa. Pomyśl o kobiecie, o to będzie mój przykład z życia, która ogromnie stresuje się przed wyjściem na scenę, która po prostu cała się trzęsie i jest spocona i się stresuje i ma ściśnięty żołądek i czuje się fatalnie tuż przed wyjściem na scenę, bo będzie mówić do 1000 osób, ale w momencie, kiedy wychodzi na tę scenę, bierze mikrofon i mówi, jest niesamowicie szczęśliwa, mimo tej trudnej sytuacji. Albo pomyśl, i to też będzie przykład z mojego życia, o kimś, kto przeżył ogromną tragedię, czyli stracił najbliższą osobę, ale był w tym momencie bardzo szczęśliwy, bo byli obok niego jego najbliżsi. Czyli w momencie największej straty, największego bólu doświadczył też ogromu miłości, czyli też ogromu szczęścia. Także te paradoksy życia są niesamowite i myślę, że uciekanie od bólu, uciekanie od lęku, uciekanie od trudu w moim odczuciu nie jest sposobem na szczęście, bo wierzę, że można być szczęśliwym mimo tych trudnych sytuacji. I bardzo ważnym aspektem mojego
szczęścia, mojego uczucia szczęścia, jest również moja duchowość, to w co wierzę. I tutaj posłużę się przykładem kazania na górze, które jest dla mnie bardzo, bardzo wspierające. Jest tam 8 błogosławieństw, które właśnie mówią o tym, że mimo najtrudniejszych, najcięższych momentów życia, to szczęście jest gwarantowane. To tak naprawdę to szczęście jest dla każdego z nas. Te słowa się zaczynają od słowa szczęśliwi ci, którzy... I właśnie są wymienione różne życiowe trudności, które myślę, że na każdym etapie życia przechodzimy, a potem właśnie zapewnienie o tym, że to szczęście jest dla nas. Także to też jest dla mnie bardzo ważny element, bardzo ważna składowa i ogromne źródło mojego szczęścia, bez względu na okoliczności. Zatem możesz być szczęśliwa niezależnie od okoliczności, bo wtedy sama zaczynasz je tworzyć. Czyli jeszcze raz, możesz być szczęśliwa niezależnie od okoliczności, bo wtedy stajesz się ich twórcą. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie zrozumiałe. Zobacz, jeśli determinujesz swoje szczęście od okoliczności, prosty przykład, wstajesz rano i mówisz, ale brzydka pogoda, to będzie beznadziejny dzień, to realizujesz to, co powiedziałaś. A jeśli wstajesz rano i zanim jeszcze zobaczysz, jaka jest pogoda i pomyślisz sobie, jestem szczęśliwa, to Ty zaczynasz tworzyć swój dzień, zaczynasz tworzyć okoliczności w taki sposób, żeby odnajdować to szczęście w sobie i w małych chwilach, bo też jest bardzo ważne, żeby w tej drodze do szczęścia nie mówić, chcę być szczęśliwa, chcę być radosna, chcę być spełniona, bo wtedy wyrażasz tylko swoje pragnienie, jesteś tym pragnieniem, jesteś taka jakby spragniona tego, taka na wiecznym głodzie. Przestań mówić, chcę tego, chcę tamtego, zacznij mówić, jestem taka. Jestem szczęśliwa, jestem radosna, jestem spełniona i wtedy w naturalny sposób będziesz przechodzić do działań, które dają Ci to, o czym mówisz, które jakby stają się takim potwierdzeniem Twojego przekonania. Także dzisiaj, kochane, taka treść. Mam nadzieję, że dla Was ciekawa i inspirująca. Te filmy są dla mnie ogromnym wyjściem ze strefy komfortu, bo są tym, co najbardziej mnie fascynuje, te tematy i pasjonuje, a równocześnie tym, co najbardziej otwiera moje serce i dotyka. Dlatego bardzo Was proszę o napisanie w komentarzach, jak to odbierasz, jak się Tobie podoba ta treść, czy jest to dla Ciebie wartość i czy mam tworzyć takich filmów więcej, bo tworzę je z myślą o wszystkich kobietach, które szukają w swoim życiu zmiany i które tą zmianę znajdą właśnie dzięki tym, czym się tutaj dzielę. Także bardzo dziękuję, że obejrzałaś ten film. Jeśli Ci się podobał, skomentuj, polub, wyślij serduszko, napisz do mnie maila, możesz napisać, jeśli masz ochotę. Wszystkie informacje są w opisie. A tymczasem ściskam Cię, całuję, pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.